Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Kolejny wypad w teren. Dzisiaj jestem na tym samym polu, na którym byłem ostatnio z córką i zobaczymy, co to pole da. Mam pierwszy fajny fancik, czyli jakiś guziczek. Zobaczymy, czy posiada uszko. Oj, chyba nie. Chyba będzie urwane. Nawet nie wygięte, tylko urwane. Niestety. I co to będzie? Chyba Rosja carska. Tak, Rosja carska. Popularny guzior. Na tych polach. Za każdym razem praktycznie wychodzi taki jeden. A tymczasem znalazłem taką oto kuleczkę. Prawdopodobnie z jakiejś broni czarnoprochowej. I wyszedł kawałeczek łuseczki od Musinka. Teraz znalazłem łuseczkę od Mauserka. A teraz znalazłem 10 groszy z PRL-u. Rocznik. Może uda się rozszyfrować. 67. Jestem przy naszym terenowym biurze, czyli taki stolik mamy, na którym mamy fanciki, i kolega Łukasz, którego później pokażę, znalazł ten oto grocik, prawdopodobnie z brązu. Proszę bardzo, tak on wygląda. A ja tymczasem wracam w teren. I mam coś ciekawego. Ja akurat tego nie znalazłem, tylko kolega Darek, którego pozdrawiam. Kolega Darek znalazł zapalniczkę. Patrzcie, jaka fajna zapalniczka. I nawet się otwiera. Super fancik. Pierwszy raz widzę taką nierozwaloną. Zazwyczaj trafiają się jakieś szrociki. A ja przy okazji, że rośnie tutaj papieróweczka, sobie troszeczkę jabłek pojadłem. A przy papierówce znalazłem jakąś monetkę. Zaraz zobaczymy, co to będzie. O, to chyba coś nowego. 50 groszy. A rocznik. '92. A teraz trafiłem pierwszy czubeczek. Znalazłem jakiś guziczek. Zobaczymy, czy uszko ma. Fajnie, że wiaterek wieje. Może nie na filmie słychać, że fajnie, ale dla mnie przyjemnie jest, bo jest bardzo gorąco dzisiaj. A tak troszeczkę orzeźwienia. Jest jakiś guzik. Chyba to będzie jakiś chyba ołowiany. O kurczę, jakąś liczbę widać. 15, kurczę, 16 znalazłem pod lasem, a 15 tutaj. Patrzcie, jaki polski guzik. Prawdopodobnie powstanie styczniowe. Mam jakąś monetkę. Ciekawe, co to za moneta. Chyba 5 groszy z drugiej RP. Łukasz, który jest ze mną, później Łukaszka pokażę, znalazł już taką piątkę dzisiaj, 31 rocznik, ale jego piątka jest w ładnym stanie. Moja niestety nie.
jeszcze chyba jakieś 10 groszówki znalazł. Tak, tak, druga RP to jest. Ale też 31 rocznik. Tak mi się wydaje. 31, tak. Ale stan tej monety słaba. Tam są na polu moi koledzy. Łukasz, pomachaj! Darek, pomachaj! O, i sobie we trzech dzisiaj śmigamy na poletku. Darek znalazł tą zapalniczkę, którą widzieliście. A Łukasz ten grocik i chyba drugi grocik. Ale jeszcze nie jesteśmy pewni, czekamy na info. A teraz wyszedł kawałek pierścienia wiodącego. A ja teraz znalazłem połówkę jakiegoś zawiasu. Teraz trafiłem jakiś guziczek. Nie wiem co to jest. Jakby jakiegoś orzełka było widać na nim. Jest troszeczkę wklęśnięty ten guzik. Pierwszy raz taki widzę. Ciekawe. Co to za guzior? Na butonarium poszukamy. A teraz znalazłem jakąś taką większą monetkę. Ale ciekawe. A może to nie moneta? Może jakiś guzik? Tak wyglądają te dwa groty. Widzicie? A to jest znalazca Łukasz. Pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy, dzięki bardzo za miłe kopanie. I kończymy na dzisiaj. Zapraszam na podsumowanie. Jestem już w domu. To jest złom i to są śmieci z tego wypadu. Jak widzicie, trochę udało nam się tego pozbierać na tym polu. Zaczynamy podsumowanie. Trochę tych kwantów udało nam się wykopać. Było bardzo gorąco, ale pół dnia wytrzymaliśmy. Dobrze, zaczynamy. Od samej góry jakieś łuseczki karabinowe, kawałek pierścienia wiodącego, kuleczki ze szrapnela, to chyba będzie jakiś pocisk od broni czarnoprochowej. Jakiś guzik, ale raczej cywilny, blaszka, czubeczek od naboju, jakaś klamerka, ale to raczej będzie coś współczesnego. Ledzimy tutaj od prawej monetki z PRL-u, dwie monetki z drugiej RP. A teraz ten guziczek. Na początku myślałem, że to będzie guzik Republiki Weimarskiej, ale kolega Piotrek, którego pozdrawiam, zwrócił mi uwagę, że to może być guziczek Błękitnej Armii Hallera. Tak, tak, dobrze słyszycie. I ten guzik może być z lat 1917-1919, ewentualnie może być wzorowany na tym guziku, ale również to będzie druga RP. Lecimy dalej. Niemiecki popularny guzik groszek, Rosja carska guziczek, taka zapalniczka. Używane były podczas I i II wojny światowej przez Niemców. Ten guziczek polski, cynowo ołowiany, z okresu Królestwa Polskiego. Guzik powstał w okresie powstania listopadowego, więc bardzo fajny, i należał do żołnierza, nie oficera, 15 Pułku Piechoty Liniowej, który powstał w 1831 roku. Bardzo fajny guzik, z piętnasteczką. Stan może nie za super, ale mnie bardzo cieszy. Uszko jest, jak widzicie. I na sam koniec dwa fanty, które prawdopodobnie będą zabytkami. Pierwszy grocik ze środkowej epoki brązu prawdopodobnie. Możliwe, że kultura trzciniecka. Takie info mam o tym grociku. Tak on wygląda. Proszę bardzo. I drugi taki malutki grocik, prawdopodobnie scytyjski. Jak widzicie, jest trójgraniasty, w środku jest pusty. Możliwe, że to byli Scytowie. A kto to byli Scytowie? Koczownicze ludy zamieszkujące pomiędzy Ajtałem a Ukrainą. Informacje o Scytach wstawię w opisie filmu i będziecie mogli sobie troszeczkę poczytać. I takie to były wykopki. Dzień bardzo gorący, ale udało nam się troszeczkę pokopać. Jak widzicie, efekty są super, więc jestem bardzo zadowolony z tego wypadu. Koledzy na pewno również. Pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do Was. Cześć!